posła Kuleszy w sprawie skweru Szewczenko, to będzie sprawa wniesionych i przed chwileczką dostałem jeszcze projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum, to on by był na samym końcu, to byłby punkt 7. Nie. Taka jest moja propozycja. Nie, to na początku nie dlatego, że mamy ten punkt, a ten punkt może zająć 4 godziny. Panie przewodniczący, mieszkańcy przyszli zainteresowani. Tak, dlatego sprawnie wszystko pójdzie. Kto jest za takim porządkiem posiedzenia? Wnosimy wniosek formalny o prowadzenie jako pierwszy punkt merytoryczny po punkcie numer 1. Czyli po tym prelegencie, żeby był to jako pierwszy punkt. Ponieważ przegłosujemy zainteresowany wniosek formalny. Kto jest za tym, żeby to było po punkcie 1? Ale czy to może pan przewodniczący powtórzyć? Panie przewodniczący, to proszę powtórzyć wniosek. Wniosek jest taki, żeby punkt, który pan przewodniczący wprowadza do tej komisji, znalazł się jako pierwszy punkt merytoryczny, czyli po punkcie numer 1. Prelegencie, który ma tutaj wystąpienie, ponieważ przyszły strony, które chcą zabrać głos w tej sprawie, a nie będziemy, ponieważ ludzie się zwolnili z pracy, nie będziemy trzymać mieszkańców. Jak możemy wprowadzić tego punkt numer 1? Czy tam 2? Prosimy o przychylenie się do tej prośby. Ja tylko powiem, że później będzie komisja rozwoju po tym, będzie ten sam temat. Musimy do godziny 15 zwolnić salę. To jesteśmy na komisji samorządności. Jeżeli pan przewodniczący sprowadza ten punkt, to nie wprowadzajmy tego punktu. Nie wszyscy przyjdą na komisję. Dobrze. Proszę, że salę zwolnić, to lepiej na początku. Dobrze, ja w każdym razie proszę, głosujemy wniosek pana radnego. Kto jest za takim wnioskiem? Kto jest przeciw? Znaczy ja tylko powiem, że to jest kwestia tego rodzaju, ponieważ to było przez ciężko przyniesione i pani dyrektor Żurkowska będzie dopiero za godzinę tutaj. Także nie będzie nikogo z urzędu. No to przed chwileczką to otrzymałem. W takim razie to nie wiem, czy chcecie bez pani dyrektor Żurkowskiej rozmawiać. No to jest inicjatorem tego wniosku, bo my nie mamy tego. Ja dostałem to do sobie przed sekundą. To niech pan powie, kto, panie przewodniczący. Grupa rady. Grupa rady. Proszę państwa, więc mam pytanie. Pani dyrektor Żurkowska dzwoniła, powiedziała, że do godziny czasu przyjadą pracownicy. I w tej chwili ja ustawiam wniosek, żeby jeszcze raz to przegłosować, bo nie ma nikogo z Wydziału Architektury. Głosowanie się odbyło, proszę o procedowanie takiego. No tak, ale kto będzie odpowiadał na pytanie, jak nie ma pani dyrektor Żurkowskiej? Pan przewodniczący, państwo, zobaczymy. A czemu pan wcześniej o to nie będzie, panie przewodniczący? Pani, ja dostałem to do sobie minutę temu, to jest ten problem. To bo to zmienia zupełnie. No to zmienia dokładnie, no. Kto tam się podpisał pod tym projektem? Radny. No dobrze, ale jeżeli pytania, najwięcej pytań będzie do pani dyrektor Żurkowskiej, której w tej chwili nie ma, bo... Nie, to jest sens. No słuchajcie, to po prostu... Ale mieszkańcy mogą przyjechać, więc pan dyrektor również powinna przyjechać. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, szanowni państwo. Termin komisji samorządności 9 godzina jest znany, nic nie zostało zmienione, jest określony porządek. Pan radny złożył wniosek, była procedura głosowania, został przyjęty nowy porządek. Trzymajmy się harmonogramu, nie zaburzajmy go, bo naprawdę będziemy mieli śpiew. Dziękuję panie radny. W takim razie, w którym punkcie to pan zabierze czytać? Punkt numer 2. Dobrze, sekundę, jeszcze nie wiem, czy jak jest stary. Tutaj będzie projekcja pana Tomasz
wystąpić. Także jest problem informatyczny, także będzie bez prezentacji. Proszę bardzo. Dziękuję za głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja chwilę powiem o sobie, dlaczego się tutaj znalazłem. Jestem pracownikiem Instytutu Psychologii w UMCS-ie. Zajmuję się wspieraniem osób zdolnych. Myślę tutaj o osobach zdolnych w zasadzie w każdym wieku. Przede wszystkim o tych osobach, które są w systemie edukacji, czyli to mniej więcej od 3 roku życia do 19 roku życia, plus oczywiście osoby, które wybrały ścieżkę studiów wyższych. Chciałbym Państwu powiedzieć o pewnym problemie i wyzwaniu, jakie związane jest z edukacją przyszłości. Mianowicie osoby zdolne stanowią około 20% populacji. Osoby wybitnie zdolne to jest około 2% populacji. Gdybyśmy wzięli pod uwagę liczbę uczniów w samym mieście Lublinie, tylko tych poza wychowaniem przedszkolnym, czyli w systemie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, te 2% tej populacji to jest około 1000 osób wybitnie zdolnych. Większość dużych miast wojewódzkich od lat wdraża systemowe rozwiązania na rzecz wspierania osób zdolnych. Te rozwiązania systemowe dotyczą tego, żeby nie tylko wspierać uczniów w zakresie rozwoju poznawczego, ale też w innych obszarach istotnych na rzecz ich rozwoju, w obszarze twórczości, motywacji, ciekawości poznawczej, ale też takiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej szczególnych problemów tych osób, ponieważ musicie Państwo wiedzieć, że około połowy tych osób z racji swoich wybitnych zdolności doskwierają różne problemy natury emocjonalno-motywacyjnej. I w Lublinie niestety takiego systemu wsparcia osób zdolnych nie mamy. Co więcej, nie mamy takiej poradni specjalistycznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, która objęłaby swoim wsparciem pracę z osobami szczególnie uzdolnionymi, pracę na różnych obszarach. Myślę tutaj o obszarze identyfikacji potencjału osób zdolnych, wspierania w porozumieniu ze szkołą, czy też w ramach jakiejś inicjatywy związanej z zajęciami pozalekcyjnymi na poziomie całego miasta. Bo problem dotyczący osób zdolnych polega, proszę Państwa, na tym, że kółko zainteresowań, które pojawia się w szkole, a tych kółek zainteresowań jest zdecydowanie mniej, odkąd godziny karciane zostały zlikwidowane, naprawdę tych kółek zainteresowań nie ma tak wiele. Natomiast istota systemowego wspierania tych osób zdolnych polega na tworzeniu środowiska międzyszkolnego. To znaczy, bardzo często te osoby wybitne nie mają rówieśnika intelektualnego w swojej szkole. To, że chodzą na kółka zainteresowań z osobami z tej samej klasy, wcale nie stymuluje ich rozwoju. Bardzo wielu rodziców, to naprawdę od jakiegoś czasu to jest problem związany z dziesiątkami telefonów, maili z prośbą o pomoc w zakresie wspierania ich wybitnych dzieci, wybitnie zdolnych dzieci. Ten problem się pojawia, proszę Państwa, i prawdę mówiąc, jako miasto, w moim przekonaniu, a mam taką perspektywę porównawczą, bo akurat wróciłem do mojego miasta Lublina po 3 latach pobytu w Krakowie, nie jest do końca do tego przygotowane. Dlatego, że główna treść pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z trudnościami w rozwoju. I tych osób jest około 10-15%. Osób zdolnych, drodzy Państwo, jest 20%. I one takiego specjalistycznego wsparcia nie mają. Zgodnie z takim hasłem przyjętym przez Komisję Europejską, nie stać nas na marnowanie talentów. Więc jakby moja obecność tutaj, drodzy Państwo, jest związana z tym, że jakby pomoc dla tych osób jest pewnym imperatywem, wobec którego powinniśmy jakoś odpowiedzieć na to. Nie tylko chodzi o to, żeby nie marnować tych talentów, ale żeby też, drodzy Państwo, myśląc o osobach, które wychodzą z systemu edukacji, zdać sobie sprawę, że co drugi, według badań profesor Dyrdy, co drugi człowiek zdolny wychodzi z systemu niezdiagnozowany jako zdolny. Czyli tak naprawdę sumarycznie około 50% osób zdolnych marnuje swój talent, bo on nie był rozpoznany. Od jakiegoś czasu podejmujemy inicjatywy w skali mikro dotyczące wspierania osób zdolnych. Działa lubelskie laboratorium talentów, które prowadzę w ramach kształcenia nauczycieli, jak można byłoby rozpoznawać te zdolności, jak można byłoby wspierać. Natomiast, drodzy Państwo, na poziomie całego miasta to jest 30 nauczycieli, którzy intensywnie działają w tej sieci wsparcia. Natomiast, biorąc pod uwagę całe miasto, oczywiście jest to kropla w morzu potrzeb. Także, drodzy Państwo, reasumując i zajmując Państwa cennego czasu, chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotny problem identyfikacji zdolności, wspierania zdolności, opracowania jakiegoś rozwiązania systemowego w zakresie budowania takiej koalicji na rzecz osób zdolnych, ponieważ
nie tylko Lublina, żadnego miasta w Polsce, ale szczególnie Lublina, miasta silnie nastawionego na innowacje i rozwój, nie stać na to, żebyśmy te perły gubili. A jeżeli będziemy je gubili, drodzy Państwo, no to po prostu też jesteśmy, no, jakby skazani na, metaforycznie mówiąc, pewną drugą prędkość, ponieważ ten nasz autorski kapitał ludzki nie będzie właściwie optymalnie do swoich możliwości rozwijany. I wydaje mi się, że to jest pewien wyrzut sumienia. Znaczy, z mojej perspektywy, jako osoby, która naukowo się tym zajmuje, po udanym stworzeniu systemu w Gdańsku, w Krakowie, we Wrocławiu, osobiście odczuwam to jako mój wyrzut sumienia, więc stąd moja obecność dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To tak może, drodzy Państwo, reasumując, żebyście Państwo nie poczuli agresji do systemu z tytułu. Drodzy Państwo, ja staram się to w miarę szybko podsumować. Chodzi o to, żeby ta pomoc kierowana do osób zdolnych była pomocą.
pomocą systemową i żeby faktycznie rodzice, którzy oczekują od samorządu, od państwa takiej pomocy w zakresie radzenia sobie z wybitnymi pociechami, takie wsparcie otrzymali. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Myśląc o strategicznych celach, prosiłbym o rozważenie tej kwestii. Czy mógłby Pan powiedzieć krótko o tym zdolnym chłopcu, który w tej chwili studiuje na Politechnice Lubelskiej? Jak ta sytuacja wygląda? Czy z Pana ta ścieżka jego kariery jest dobrze prowadzona, czy są jakieś pewne uwagi? Proszę Państwa, to jest jakby część informacji, których na forum nie powinienem przekazywać. Natomiast to, co mogę powiedzieć, w sensie takiego przykładu, który ma medialne tło, z pewnością droga rodziców, która została pokonana do tego momentu, w którym są teraz, czyli jest jakaś ścieżka wsparcia specjalistyczna, to była droga, można powiedzieć, bardzo długa i w zasadzie droga pod górę. Gdybyśmy spojrzeli na poziom specjalistycznego wsparcia dla tego bohatera, Kamila, to na pewno wsparcie... Ale proszę przyjrzeć się, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest tak. To jest wybitnie zdolny chłopak, który oprócz ponadprzeciętnego wielorazu inteligencji ma bardzo dobrze rozwinięte zdolności matematyczne i takie mechatroniczne. To jest osoba, która aktualnie realizuje program Politechniki. Bardzo dobrze czuje się w gronie studentów. Aktualnie ma 11 lat, a cała sytuacja z diagnozą zaczęła się, kiedy miał 9 lat. Także do momentu, kiedy został wdrożony w pewien system wsparcia, upłynęło około 2 lat. Drodzy Państwo, jest to wybitna postać, która była pewną zagwozdką dla systemu edukacji. W zasadzie nie tylko naszego, powiedzmy lokalnego, samorządowego, ale w skali Polski takie diamenty zdarzają się, ale zdarzają się bardzo rzadko. Problem dotyczy tego, jak wspomóc te osoby, które emocjonalnie są na swoim poziomie biologicznym, czyli są 9-latkiem, a intelektualnie funkcjonują 10 lat do przodu. I teraz, jakie jest wsparcie optymalne dla właściwie osoby, która żyje w dwóch światach, w świecie poznawczym problemów dorosłych, w świecie emocjonalno-motywacyjnym dzieci. I prawdę mówiąc, jego historia to jest taka historia w zasadzie błędów, porażek, ale też wniosków wysuwanych na podstawie tych porażek. Wydaje się, że aktualnie to jest jakby dobra sytuacja, jeśli chodzi o wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, wsparcie merytoryczne. Natomiast jakby ciągle problemem jest to, że ta osoba nie ma zakotwiczenia w grupie. Studenci nie są dla niego grupą rówieśników, że on rozwija się, ale sam się rozwija. Chodzi o to, żeby przy systemowych rozwiązaniach miał grupę wsparcia. Drodzy Państwo, ta grupa wsparcia nie będzie w jego szkole, bo jego rówieśnicy są zupełnie na innym etapie rozwojowym. Natomiast na poziomie całego miasta, gdyby była taka przestrzeń, gdzie te osoby mogą tworzyć takie laboratorium zdolności, to z pewnością jego rozwój przebiegałby zupełnie inaczej. Zapewne w sferze emocjonalno-motywacyjnej byłby dużo bardziej optymalny, bo mógłby być w swoich jakby biologicznie, rozwojowo osób, a nie wśród studentów, którzy żyją od strony problemów życiowych zupełnie na innym etapie, więc to nie są jego rówieśnicy. To jest taka historia, która pokazuje, drodzy Państwo, pewne trudności, ale mamy też mnóstwo innych historii, drodzy Państwo, gdzie praca dodatkowa, osoby z poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciela pomogła tym osobom optymalnie się rozwinąć. Ale drodzy Państwo, to są jednostkowe historie. Cały czas mówimy o systemie, który mógłby odpowiedzieć na to bardzo istotne zapotrzebowanie na kompleksowe wsparcie osób zdolnych. Drodzy Państwo, w zasadzie każde miasto z dziesiątki największych miast w Polsce wdrożyło system wspierania osób zdolnych. Lublin jest w czołówce tych miast, więc myślę, że też powinniśmy o tym pomyśleć, bo zasoby poradni i to, co się dzieje w poradniach aktualnie, nie jest wystarczające, żeby wspierać osoby zdolne, ponieważ te osoby zdolne to jest może 5% odbiorców wsparcia w poradniach i poradnie nie są do tego przygotowane. Dobrze, czy mamy jakieś pytania do naszego dzisiejszego prelegenta? Nie ma pytań, także w takim razie podziękuję. Chciałbym pan prezydent, pana chciałbym z panem spotkać w godzinie czy panem podczas tego. Także zaproszę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Państwo mieli jakieś dobrze. Ja w tej chwili jeszcze do komisji stawiam taki wniosek, że żebyśmy temat góry rozpoczęli debatować, kiedy przyjdzie pani dyrektor Żółkowska. Bo będą pytania i nie będzie kto miał odpowiedzieć na te pytania. No dobrze, proszę bardzo.
jeżeli a tak, to... Pani dyrektor, no idzie. Ma pan mówię, a skąd idzie? Co? No idzie... Wieniawska 14. Dobrze, ja mam taką możliwość w międzyczasie przejść do porządku obrad i inne punkty. No ale jest przeciw tutaj. Nie, ale do proszę momentu. Proszę Państwa, obowiązuje określony porządek. No żeby nie się Panie Przewodniczący tego porządku, a nie Pana myśli. No tak, ale Panie Radny, zawsze można dokonać zmian i... No to żeby dokonać zmiany trzeba postawić wniosek. Wniosek został postawiony, porządek został zmieniony. Proszę Państwa, nad czym my dyskutujemy? Jest porządek, trzymajmy się porządku. No, to przechodzimy w takim razie, by wydała Pani jesteśmy procedujemy projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina. Proszę bardzo, czy jakieś pytania z strony Państwa radnych? Tak, proszę bardzo. Chciałbym dobrze, ale najpierw spytał się Państwa rady, czy są pytania. Możemy się później odnieść do tego, po mieszkańcach? Czy będziemy mogli? Zawsze pierwszy głos moim Państwu radnym pytania. Ale wniosek Pana radnego jest bardzo zasadny, bo intencją naszego głosowania było to, żeby mieszkańcy się wypowiedzieli. Proszę Pana rozumiemy Pana Przewodniczącego, że zapytał, czy radni mają się Państwa radni, czy Państwo radni mają pytania. Słusznie, że mieszkańcy powinni wiedzieć. Nie ma pytań, co do Państwa rady, tak? Są, tylko jeżeli jeszcze raz, no chciałbym dać głos mieszkańcom, Panie Przewodniczący. Czy możemy to zrobić, czy też raz? Dobrze, ale moment, ja się pytam w tej chwili, czy Państwo radni mają w tej chwili pytania? Mamy, ale chcemy zabrać głos po mieszkańcy. Nie mogę, proszę Pana, no, Panie Radny, ja się pytam, czy w tej chwili mają radni pytania? Nie widzę pytań ze strony Państwa rady. Dobrze, czy ktoś na sali chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, po kolei będziemy pani, później pan i jeden. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie przewodniczący. Nie, nie, nie. Proszę się, proszę się. Pani słyszała, tak? Pani słyszała, proszę mi wierzyć. Lepiej mi się mówi na siedząco, tak jak i państwo. Mam pierwsze pytanie, mam nadzieję, że będę mogła jeszcze się odnieść później. Czego dotyczy ten projekt, który pan trzyma w ręku, czyli to, co pan dostał niedawno, chcielibyśmy wiedzieć, o co chodzi. To jest, dotyczy przeprowadzenia referendum w sprawie lokalnego, sprawy dotyczących mieszkańców i referendum dotyczy Górek Czechowskich. To wiemy, to dotyczy czego? Terminu Górek, to dotyczy referendum, które... Już pani podam jakieś pytanie. Proszę Panią, jest pytanie referendalne. Czytam to pytanie. Czy jest Pan, Pani za tym, aby gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 hektarach tzw. Górek Czechowskich w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 hektarów tego terenu jako zieleni publicznej parku naturystycznego przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazania go gminie Lublin. I to jest pytanie referendalne. Dobrze, i my dyskutujemy na temat czego? Na temat tego całego projektu uchwały. Proszę dać Pani projekt uchwały. Czyli pytanie, musimy jeszcze... Proszę nam z Państwa rady, proszę, nie, jedno wystarczy nam wniosowi Pani. Konkretnie zadane pytanie, natomiast ja uważam, że to jest nowy porządek. Tak naprawdę wiemy, że będzie referendum, wiemy, że jakie jest pytanie, bo wszyscy myślę, że jesteśmy do głosu, zgłaszaliśmy to. Pytanie, jaki jest, pytanie to czego mam zadać? Czy wnioskujemy na temat zmiany pytania? Proszę Panią, jest, proszę dać Pani projekt uchwały. Proszę zadawać pytania odnośnie tego projektu uchwały. Ale to jest po prostu postanowienie przeprowadzenia referendum. Tak? Tak. Można było jednym zdaniem. Proszę bardzo, proszę bardzo. Czy pan ma te materiały? Tak, panie radny. Ale chodzi projekt uchwały. Tak, panie radny. Andrzej Filipowicz, Lubelski Radny Smogowy. To są, szanowni państwo, podstawowe argumenty przeciwko referendum inicjowanego najpierw przez organ wykonawczy, który ku temu nie ma kompetencji ustawowych. Owszem, pan prezydent dr Krzysztof Żuk mógłby coś takiego zrobić. W takiej samej formule jak mieszkańcy, czy też szefowie partii politycznej. Zebrać 26 tysięcy podpisów,
wyłożyć 50 tysięcy kosztów inicjujących i wystąpić z takim wnioskiem do Rady Miasta. To, co jest najistotniejsze, drodzy Państwo, to fakt, szkoda, że nie ma prawników, może Pan Przewodniczący spowodował, to jest tylko piętro chyba niżej, żeby się pojawił ktoś z kancelarii prawnej. Przepraszam, będę Panu słowo. No ja zostałem tu przed samym posiedzeniem komisji, natomiast będzie komisja o 15.30, gdzie będę zaprzeczał prawników i przedstawiał. Rozumiem. To imponuje, Szanowni Państwa, radnych tu obecnych, że są wyroki prawomocne sądów administracyjnych, w tym Sądu Naczelnego i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które wyjmuje z kwestii oddawania pod referendum spraw planistycznych. Dlaczego? Dlatego, że jest ekofizjografia i inwentaryzacja przyrodnicza, a nie akty rzędu jakiegoś nadzwyczajnego, szczególnie w sytuacji, w której ponad mieszkańcy miasta do drugiego wyłożenia projektu studium złożyli ponad 6 tysięcy wniosków z ponad 60 tysiącami uwag. I wbrew temu, co twierdzi nieobecna tu jeszcze pani dyrektor, to nie ma tak, że czy nie było tak, że była równowaga też pomiędzy nimi, bo my to mamy poewidencjonowane. Te wnioski w większości przechodziły przez ręce społeczników, mamy fotokopię tych wniosków, znamy treść tych wniosków. W związku z tym zwracamy się do Państwa, żebyście tak jak gdyby nie prowokowali nas, społeczników, do dwóch czynności. Bo pierwszą będzie zaskarżenie tej uchwały, która narusza nie tylko kwestię przedmiotową, ale również i podmiotową. Referendum między innymi nie może rozstrzygać w sprawach indywidualnych, a wniosek dotyczy jednego wybranego przedsiębiorcy w sytuacji, w której to Państwo jako organ stanowiący wielokrotnie odmawialiście innym podmiotom prawa prowadzenia inwestycji w tego typu obszarach. Tu mam na myśli ekologiczny system obszarów chronionych, wyznaczony w roku 2000, wcześniej wprowadzony przez m.in. świętej pamięci pana profesora Romualda Dudewskiego w latach 90., żeby chronić ten teren, który ma znaczenie przede wszystkim w wymiarze naszego klimatu. Jeżeli takowa uchwała zostanie podjęta, tak jak podkreślam, prawnicy nie mają jakiejkolwiek wątpliwości, która jest niezgodna z ustawą i orzecznictwem, to zmusicie Państwo nas do drugiej czynności, do pozwu za naruszenie dóbr osobistych i prawo do życia w czystym powietrzu. Dzisiaj może tego nie czujemy, nie widzimy, mamy przekroczony poziom. Kolejna doba, ósma dzisiaj będzie. W roku ubiegłym było 5 takich dni, w tym roku już 8 dzień dzisiaj mamy. Z przekroczeniem norm dla wyłów zamieszczonych PN10, które tak w waszych organizmach, jak i w organizmach waszych dzieci, wszystkich bliskich się tak spustoszyły, że wiedzą to najlepiej lekarze i my sami. Ze względu na to, że przecież opiekujecie się tymi osobami, małymi tymi wieku podeszłym. To są te podstawowe argumenty. Nie chciałbym przypomnieć, Państwo dostaliście wszyscy. Ja mam nadzieję, że odebraliście pocztę. Jeżeli nie, to odbierzcie, żebyście mieli pełną świadomość stanu rzeczy, bo poza tym wszystkim grupa radnych podpisała się pod wnioskiem, który będzie już za sobą bardzo szereg reperkusji dla mieszkańców, w tym finansowych, dlatego że otworzy pozwy odszkodowania z tytułu waszego niedopuszczenia do takich samych możliwości w innych częściach miasta. My się powołujemy na jeden przypadek, na jedną uchwałę, ale wiemy, że takich uchwał było bardzo wiele. Natomiast to, co chciałem podkreślić w sposób szczególny, drodzy Państwo radni, to, że ta medialna złotówka, za którą ktoś mówi, że odda coś mieszkańcom, kosztować będzie miasto minimum 20 milionów złotych. Cały teren budynek Czechowski jest zastawiony pod kredyt inwestycyjny, więc wypadałoby chyba, nie wiem, może się mylę, ale wypadałoby zaprosić prezesa banku, który w zamian za górki czechowskie udzielił temu wybranemu, nie wiemy czemu, jednemu wybranemu
jednostkowo referendum nie może rozstrzygać sprawy. Jeszcze raz przypominamy o tym, bo jest taki jak gdyby stanowiący i najważniejszy, jeden z najważniejszych. Druga połowa opinii prawniczych nie została umieszczona, żeby tak jak gdyby nie ułatwiać pewnych czynności. I chyba szósty, taki najważniejszy warunek, to szanownych Państwa radnych gorąco proszę o zapoznanie się z Waszymi uchwałami, gdzie innym przedsiębiorcom, innym mieszkańcom Lublina w oparciu o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i uchwały stanowiące, ustawy stanowiące, podkreślaliście, że w sprawach środowiskowych można ograniczyć prawa nie tylko własności, ale i wolności. Jeszcze raz, to Państwo podejmując szereg uchwał, które odbierają podmiotowość i możliwość, przywołuję ten przykład ciągle, w Zęborzycach. Sławojki nie pozwoliliście postawić jednemu z mieszkańców Lublina. Już kończę, panie przewodniczący, podsumowuję. Więc powoływaliście się na rozwiązania kodeksowe i konstytucyjne, które pozwalają ograniczyć prawo własnościowe w sytuacji, w której zagrożone jest środowisko. Czy może to oddziaływać na środowisko? Kto zdjął, chcielibyśmy znać taką odpowiedź, kto zdjął ochronę wprowadzoną w 1956 roku po raz pierwszy na całym obszarze Wyrębrza? Czy moralnie jest pewne w stosunku do świętej pamięci Romualda Dylewskiego, który na kilka dni przed swoją śmiercią, udzielając ostatniego wywiadu, podkreślał, że bardzo źle się stało w roku 2004, że ustawodawca nakazał, tak jak gdyby, wszystkie plany miejscowe unieważnić, ale podkreślał co? Że na szczęście w Lublinie mamy studium, a studium z roku 2000, te 30%, na które się powołuje deweloper, czy też inicjatorzy, nie dopuszcza takiej możliwości w ogóle, bo cały obszar Górek Czechowski jest objęty ekologicznym systemem obszaru chronionego. Kończąc, proszę szanownych Państwa radnych, żebyście głosowali przeciwko projektowi referendum, bo my nie mamy nic przeciwko referendum, no to że się nie boimy jego wyników. Tak jak się nie baliśmy wyników panelu obywatelskiego. Tylko że co z tego wynika? Co z tego, drodzy Państwo, wynika? Nie wprowadzono zaleceń czy też rekomendacji panelu obywatelskiego antysmogowego, a tym bardziej referendum w sprawie planistycznej nie może być obligatoryjne. A być może, że mogłoby być konsultacyjne. Więc ktoś za ścianą podejmie decyzję, że nie będzie patrzeć na wynik tego referendum, tylko i tak zrobi. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Dwie sprawy odnośnie tego projektu, który wpłynął tuż przed posiedzeniem komisji. To tuż przed posiedzeniem komisji też złożyliśmy na ręce pana przewodniczącego i do Biura Rady Miasta petycję w sprawie tego projektu uchwały referendalnej oraz wniosek też w sprawie tego referendum. Najpierw petycja. Petycja do Rady Miasta dotyczy tego, aby skonsultować ze społecznikami, z mieszkańcami treść pytania referendalnego, ponieważ to Państwo podejmiecie decyzję o tej uchwale i o referendum, więc prosiłbym o uszanowanie zdania stanowiska prezydenta miasta Lublina Krzysztofa Żuka, który proponował już wcześniej, że treść pytania referendalnego będzie konsultowana ze społecznikami. Dlatego tutaj wnosimy petycję o to, żeby takie konsultacje Rada Miasta przed podjęciem uchwały o referendum przeprowadziła i w tej treści petycji przygotowaliśmy kilka wariantów czy propozycji też pytań, ale oczywiście to jest kwestia otwarta, ale równie dobrze pytanie mogłoby brzmieć, czy jesteś za utrzymaniem zapisów obecnego studium zagospodarowania przestrzennego wobec terenu na Górkach Czechowskich w celu zapewnienia ochrony środowiska naturalnego. Myślę, że dobrze było, żeby to zostało tak przeprowadzone, jak prezydent tutaj tego to zapowiadał, kto chciał, czyli żeby były konsultacje z mieszkańcami. Natomiast wniosek w związku z tym projektem uchwały referendalnej, wniosek do Państwa radnych, aby rozszerzyć to referendum o dodatkowe pytania. Proponujemy tutaj 3 dodatkowe pytania, czyli nie dużo, żeby też nie stwarzać zamieszania. 3 dodatkowe pytania, tak jak to było, też referendum to ostatnie ogólnopolskie też miało więcej niż jedno pytanie. Proponowane przez nas pytania 3. Pierwsze, czy jesteś za
dalszym zadłużeniem miasta, zadłużaniem miasta, jeśli dług będzie przeznaczany na inwestycje? Drugie pytanie, czy jesteś za zwiększeniem środków finansowych dla rad dzielnic do co najmniej 500 tysięcy złotych rocznie? Oczywiście dla jednej rady dzielnicy do dyspozycji. I trzecie pytanie, czy jesteś za wprowadzeniem obligatoryjnych konkursów na stanowiska w zarządach spółek komunalnych oraz ich spółek córek? Ponieważ obecnie nie we wszystkich spółkach muszą te konkursy być. Umieszczenie powyższych pytań pozwoli poznać opinię mieszkańców na istotne sprawy dla rozwoju miasta, czy dla rozwoju partycypacji, czy wreszcie dla przejrzystości funkcjonowania miasta. Sprawy te nie są nowe, też w opinii publicznej się pojawiały wielokrotnie i cieszą się zainteresowaniem, chociażby zdaje się w ostatnich dniach wpłynął projekt uchwały Rady Miasta w sprawie chociażby rezerwy celowej dla rad dzielnic. Ponadto zwracam uwagę, że dodanie tych pytań przyczyni się do zwiększenia frekwencji referendum, co jest bardzo ważne, bo od frekwencji zależy, czy nie będą to pieniądze zmarnowane. A jeśli już mówimy o pieniądzach, to zwracam uwagę, że dodanie tych pytań nie zwiększy kosztów przeprowadzenia referendum ani o złotówkę, czyli same korzyści. Dlatego ten wniosek również złożył się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie zadać panu prezesowi. To teraz przechodzimy do pytań. Ale odnośnie tego wniosku, do tych pytań. Przechodzimy do pytań, proszę bardzo. Ja chciałbym zapytać pana prezesa, czy te pytania również były poddane szerokiej konsultacji, gdyż tego w piśmie nie przeczytałem, a wypowiedzi nie usłyszałem. Te pytania zbieraliśmy m.in. na portalu społecznościowym na Facebooku. Natomiast oczywiście, jeśli Rada Miasta zechce przeprowadzić konsultacje co do treści chociażby tego pytania złożonego w projekcie uchwały, nie widzę jakby przeszkód, więc nawet pewnie byłoby wskazane, słusznie tutaj pan radny sugeruje, żeby również przeprowadzić konsultacje w zakresie innych pytań. Pytanie do referendum, sygnalizujecie jednocześnie brak konsultacji w pytaniu, które zadajemy w referendum, ale nie skonsultowaliście tych pytań. Skonsultowaliśmy te pytania, aczkolwiek nie mamy narzędzi do tego, żeby przeprowadzać konsultacje społeczne ze wszystkimi mieszkańcami. Natomiast to są nasze propozycje pytań. Oczywiście każdy może zgłaszać przecież swoje propozycje pytań, tak jak my to tutaj zrobiliśmy. Trudno, żebyśmy wnioskowali o pytania, które nie uznajemy za ważne, czy nie są związane z naszymi celami statutowymi. Nie ma wątpliwości, że Państwo i my pytanie natomiast dotyczyło tylko konsultacji, bo ich brakło i rozumiem, że ich nie było. Nie było konsultacji, nie było na Facebooku. Było na Facebooku konsultacje. Było na Facebooku i zapytaliśmy się kilku, czy powiedzmy kilkunastu osób jeszcze, które wiemy, że interesują się, powiedzmy, na ulicy. To naszym przekonaniem. Ale ja nie mogłem wyrazić swojej opinii w sprawie konsultacji. Proszę bardzo, następne pytania z Państwa strony, Państwa Rady. Może nie pytanie, ale chciałem się tutaj tak na chwilę odnieść do wypowiedzi pana Filipowicza o tych gorkach sprzedanych. Chcę powiedzieć, że to nie miasto sprzedawało, bo nie miasto było właścicielem, tylko wojsko. I wojsko sprzedało te działki wtedy, kiedy miasto mogło nabyć, nie nabyło tego terenu. A teraz, no, Państwo tutaj mówicie, że jest wielki problem, żeby to utrzymać. No trzeba jakoś to ucywilizować ten teren, żeby on służył mieszkańcom i przy okazji dobrze. Młodym ludziom. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? To ja może też w formie komentarza, tutaj jakby z poparciem dla pana przewodniczącego Nowaka, bo też się z tym zgadzam, oczywiście konsultacje takie tutaj są bardzo istotne, ale co ważne jest też, żeby tych pytań nie formułować tendencyjnie. Bo jeśli tak, to tutaj jak Państwo przeczytają. Na tej uchwale, bo po prostu jeżeli mamy więcej pytań, będzie komisja rozwoju, ta można przyjąć i będą osoby, które nie będą odpowiadać. Dobrze, proszę bardzo. Chciałem pani. Tak. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, co się do tego zostało powiedziane. Powiedział pan przewodniczący klubu PO, pan Kramczyk, że treść pytania ma być konsultowana. Proszę nam powiedzieć, gdzie państwo, w jaki sposób chcecie skonsultować pytanie, skoro w czwartek chcecie państwo to chyba głosować na sesji Rady Miasta, w jaki sposób państwo przewidujecie konsultację w sprawie tego pytania, które moim zdaniem, jak przeczytałem to pytanie kolegą z pracy, to jakby powiedziałam sam, że to treść tego pytania zajmuje czytanie, która nie wiem, 20-30 sekund. Ja bym tylko powiedział, że nie pamiętam treści, co było na początku. No to kompletnie absurdalne pytanie na początku tego jakby
Pomijam tę tradycyjność tego pytania, bo to pytanie, wiesz, co mi się nasunęło, to jest pytanie, które jest bardzo podobne do pytania zamkniętego dewelopera przeprowadzonej tam, nie wiem, z właściciela terenu, przeprowadzonego kiedyś temu. To jest bardzo podobna jakby w przesłaniu treści pytania. Sugerujące jednoznacznie, jak nie wygadłoby, to wiesz, odpowiedź nie, znaczy, nie chcesz parku, nie chcesz grać tych terenów. I powiem fakt, że jeszcze w ogóle nie ma żadnej alternatywy tutaj. Więc pytanie, w jaki sposób chcecie Państwo konsultować i z kim do tej pory to pytanie w ogóle zostało skonsultowane? Kto jest twórcą tego pytania? No bo jeżeli to pytanie padło, no to ktoś się powiem podpisze, prawda? No właśnie, z kim było konsultowane to pytanie? Bo prezydent, kończę, bo tutaj to prezydent, czyli twórca jakby idei pytania, sam zapytano na swoim fanpage'u i też w prasie, że to pytanie zostanie ze wszystkimi grupami społecznymi skonsultowane. Więc pytanie, gdzie? Państwo głosiliście na przykład media, czy będą takie konsultacje? W jaki sposób Państwo chcecie w ogóle rozprzestrzenić, mówiąc w cudzysłowie, wiedzę na ten temat? Bo ze strony ratusza to jest cisza. Deweloper robi kampanię, a ratusz nic. A ratusz robi kampanię deweloperowi. Nie, nie, przepraszam, proszę tutaj w ten sposób mówić, bo teraz pani mówi. Później pani będzie miała głos, będzie pani. Proszę Państwa, to jest projekt uchwały, który jest to pytanie w tej chwili zawarte. Mamy w tej chwili, będziemy dyskutować ten temat na komisję i będziemy konsultować to wszystko na sesji Rady Miasta. Konsultować na sesji Rady Miasta, czyli w czwartek. A z kim? Ale z kim? No każdy może przyjść i na ten temat. Czyli Państwo tak sobie uważacie konsultacje społeczne, że kompletnie Państwo nie zaprosicie. Proszę bardzo, dlaczego się śmiejecie? To dlaczego Pan jest? To się śmieją do no. A co, nie można by się uśmiechać? Nie, no bo zrobicie sobie Państwo rabikminę z komisji. Ale jak ktoś chce głos, to ja chcę głos sobie korzystać. Jesteśmy na komisji jakiej? Ta komisja się nazywa jak? Samorządności Porządku Publicznego. No to prawo. Ale to nie jest komisja śmiania się. Ja nie mówię śmiania się, ja mówię o tym, że jakby to, co Państwo robicie w treści, w kwestii samego referendum, w sprawie przegłosowania tego pytania, konsultacji, które zapowiedział prezydent, to tu jest ogromny związek samorządu. Dobrze, proszę o pytanie. Ja zadałam pytania. Proszę panią, wniosek będzie procedowany, na poszczególnych komisjach i będzie procedowany na sesji Rady Miasta. To jest moja odpowiedź. Dobrze, okej, no to ja nie wiem, czy ja powtórzę to pytanie. Chciałabym się dowiedzieć, kto jest twórcą tego pytania, z kim pan prezydent, który powołał referendum, był pomysłodawcą. Panie, proszę bardzo, to są osoby twórcze tego pytania, tutaj są Tak, proszę bardzo. Czyli Rada Miasta w osobie podpisanych 16 osób, jakby czytała, wybrała to pytanie. Tak, ustaliłam. Dobre konsultacje kilkudniowe. Czy to jest pytanie, jakby. No dobra, to może inaczej, dokończę moje pytanie. Czy na tym liście jest ktoś. Bo jakby miał ochotę, to proszę bardzo, tej firmy się podpisać. Ale nie, ja pytam tylko, czy to jest jakby pomysł tego i wyłącznie klubu PO. Proszę panią, jeżeli są pewne projekty. Dobrze, Krzysztofa, powiem tego wyborcze Krzysztofa Żuka, czy tutaj są podpisy tylko i wyłącznie z tego klubu? Czy panią prawnie wystarczy. Proszę mnie nie wniosek spełnia, ja to panią powiem. Wniosek spełnia wymagania prawne, jest tyle podpisów, co potrzeba. Nie muszę się wszyscy podpisać. Proszę pana, proszę mnie pouczać. Pytanie, czy jest tutaj ktoś spoza klubu, spoza komitetu wyborczego? Nie ma nikogo. Na razie. Pytanie referendalne. Twórcami pytania referendalnego są. Jest komitetu wyborczego, czy to zarzuta? Tak. Rozumiem, że taka jest treść, jakby pana odpowiedzieć, tak jest przesłanie, tak? Czy ja to rozumiem? Dobrze pani rozumie, tutaj wniosek formalny, formalnie to wszystko spełnia obowiązujące przepisy. Proszę bardzo, teraz pani miała. Ja bym chciała zapytać, czy państwo w ogóle, czy prawnicy, jak prawnicy się odnoszą do tego skonstruowanego pytania? Ponieważ w telewizji rzecznik ratusza, nie wiem, jakiś rzecznik wypowiadał się, że to pytanie jest takim pytaniem, że takim pierwszym pytaniem i że oczywiście pytanie końcowe będzie brzmiało zupełnie inaczej. Czy pani radnie oglądał telewizji, muszę pani od razu powiedzieć, także nie wiem, co było mówione w telewizji. Dobrze, ja tylko opieram się na tym, co jest tutaj. Zatem, czy jakie jest stanowisko ze strony prawnej w stosunku do tego pytania? Proszę panią, prawnicy będą na następnej komisji, bo dlatego, żebyśmy zostali w ostatniej chwili i zaprosiliśmy prawników na to spotkanie. Rozumiem, tylko że to pytanie jest już w obiegu medialnym, w obiegu społecznym od kilku
Dobrze, ale proszę sprecyzować pytanie. Proszę sprecyzować pytanie. Sprecyzować pytanie do komisji. Czy państwo nie wiedzą, jakie jest stanowisko prawne, tak? A puszczają państwo w przestrzeń medialną i w przestrzeń społeczną. Sekundę, proszę bardzo. Jeśli państwo pozwolicie, jedno zdanie. Jeżeli chodzi o przygotowywane projekty uchwały radnych, bez względu na to, czy są to projekty grupy radnych, czy są to projekty w tej chwili, bo klub nawet może złożyć, nie ma żadnej przesłanki, żeby mówić, że ta uchwała, czy projekt uchwały jest nieprzygotowany zgodnie z prawem. Każda uchwała, w tym również przez grupę radnych, podlega pewnej ocenie formalno-prawnej. I jeżeli pani się nie zgadza z treścią tej uchwały pod kątem formalno-prawnym, to proszę powiedzieć, gdzie jest ta niezgodność. Czy w podstawie prawnej, czy w treści projektu uchwały. Natomiast oczywiście projekt tego pytania jest artykułowany przez wnioskodawców. Czyli grupę radnych w tym wypadku, grupę, która spełnia kryterium wynikające ze statutu miasta Lublin. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie Rada. I to pytanie, które tutaj jest w projekcie, jeżeli Rada podejmie takową uchwałę, będzie pytaniem referendalnym. Nie ma innej możliwości prawnej, żeby po uchwale Rady zmienić to pytanie z punktu widzenia prawnego. Natomiast, żeby państwu też ułatwić, bo może rzeczywiście jak pytanie się czyta pierwszy raz albo drugi i jest trudne do zapamiętania początek, to chcę wszystkim wyborcom, którzy będą uczestniczyć w tym referendum, powiedzieć, że będą mieli kartę do głosowania przed sobą i myślę, że łatwo będzie wtedy wrócić do treści tego pytania referendalnego. Taka jest odpowiedź. I tu jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Ja rozumiem, że państwo nakładacie pewne czynności, które wykonywał pan prezydent jako organ wykonawczy gminy na to, co zostało w tej chwili zaproponowane w projekcie uchwały, ale to są dwie różne kwestie i dwie różne czynności. Więc jeżeli pan prezydent wskazywał na pewne elementy, to mówił o tym prezydent, natomiast nie jest twórcą tego projektu uchwały. Jako wnioskodawca, ten, który projekt uchwały składa. Między innymi dlatego nie jest wnioskodawcą, żeby wyeliminować, bo w Polsce są w tym zakresie również uchwały tego typu, które były składane przez organ wykonawczy i w niektórych samorządach podlegały ocenie wojewody, a później sądu administracyjnego z różnym skutkiem. Ale są też takie, które nie były zaskarżane, czyli są nadal w obrocie prawnym. Rada Miasta, żeby wyeliminować ten element, jest wniosek radnych jako inicjatora wynikającego z ustawy o referendum lokalnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Momencik, tam pan teraz. Ponieważ celem jakichkolwiek wyborów gdziekolwiek na świecie jest przedstawienie jakiejś propozycji dla ludzi, którzy niekoniecznie są w temacie, dla zwykłych szarych obywateli. Dlaczego to pytanie, ono nie jest po prostu łatwe dla osoby, która nie jest w temacie, jest laikiem, nie jest w grupie 12% osób uzdolnionych, a która chce wiedzieć, co się dzieje w jej mieście. Dlaczego to pytanie nie jest po prostu ułożone w sposób oczywisty, zrozumiały dla mieszkańców i właśnie wokół tego pytania jest wiele znaków zapytania kolejne. Nie można było tego... Czy pan ma przed sobą projekt tej uchwały? Nie, natomiast znam treść pytania. Znam treść pytania i... Ale proszę pana, na stronie pytania, na stronie pytania, proszę zobaczyć tą ustawę kalendarzy tego dana. Ja rozumiem, natomiast to samo pytanie ono ma... Ale proszę naprosić się do zajęć treścią uchwały, wtedy będziemy rozmawiać. Ja teraz odpowiem pytanie. A czy pan wie, że tam jest kalendarz robiony po szczególnej czynności? Ja rozumiem, ale chodzi o samo pytanie. Dlaczego ja jestem mieszkańcem, nie jestem radnym, nie jestem politykiem, mam zupełnie inne... I ja chciałbym zapytać, bo ja przyszedłem do mieszkaniec, komu? To zrozumienie formalne. To pytanie... To pytanie jest tak skonstruowane, że ludzie nie wiedzą tak naprawdę, są wprowadzani w błąd. Jeżeli mają głosować, to muszą wiedzieć, za czym oni głosują przede wszystkim, jakiego dokonują wyboru. Jeżeli nie wiedzą, za czym głosują, to te wybory są nie będą różne.
i pan mogła ci wrócić, ale teraz pan się udzielał głos. Bo pan się nie zgłosował. Przepraszam, pani się zgłaszała w tej chwili. Nie, dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Ja to pytanie przeczytałam. Nie raz, nie dwa, nie trzy. A to pobieram jego wniosek. Dlaczego to pytanie ma taką formę? Dlaczego jest wielokrotnie modrzewnie złożone? To po pierwsze. Po drugie, jeżeli państwo planujecie konsultacje, to ja, pytanie jest takie. Kto z państwa uważa, że konsultacją można nazwać to, że na sesji Rady Miasta będzie, nie wiem co będzie robione, co państwa zdaniem na temat konsultacjami społecznej. Mamy dzisiaj poniedziałek, do czwartku są 3 dni. I przez 3 dni, od momentu, kiedy dzisiaj jest oficjalny projekt uchwały, państwo chce się przeprowadzić konsultacje. Czy państwo zdaniem to w ogóle można nazwać konsultacjami społecznymi? I drugie pytanie. Czy, skoro to jest projekt, a w czwartek będzie być może zagłosowane za, i prawdopodobnie tak będzie, bo wiemy, jak jest podział sił ratuszu, jeżeli to pytanie zostanie przegłosowane, już nawet nie mówię, że jest jakąkolwiek poprawkę, prawdopodobnie nie, to rozumiem, że później już tego jakby modyfikacji tego pytania nie będzie można przeprowadzić. Czy będzie można? Jeżeli będzie podjęta uchwała, to to jest wersja ostateczna. Aha, czyli mamy 3 dni. Żeby nie wiem, jak chcecie państwo w ogóle... No dobrze, ale w momencie, jak pani odpowiada na pytanie, jeżeli będzie przegłosowane, jest to wersja, takie pytanie pójdzie, będzie, nie, będzie. Jeżeli już uchwała nie zostanie zaskarżona. No, to pani przewodnicząca. Czy państwo powiedzieli, że to jest po prostu śmieszne? Proszę panią, proszę pytać się konkretnie, a nie jakieś aluzje. Pani śmieszne, nie śmieszne. Dlaczego nie zostało pytanie skonstruowane w sposób zrozumiały dla osób, które będą dokonywać wyborów? Ale czy pan uważa, że to jest niezrozumiałe pytanie? Tak. Nie mówię, że dla mnie, bo ja jestem w temacie, ale dla mieszkańców Lublina, których jest po prostu większość niż osób, które się tym interesują. Czyli jeżeli większość państwo uważacie za, już tutaj nie powiem za kogo, dając takie pytanie. Dobrze, ale proszę, konkretne pytanie. Które zadają pytanie, dlaczego to pytanie jest takie zamiłe i takie pytanie nadal nie ma odpowiedzi na. Jeszcze proszę skonkretować pytanie. Ale pan twierdzi, że nie jest zamiłe. No ja rozumiem, nie każdy ma skończone wyższe studia w kierunku takim, ale to jest pytanie może mieszkańcy. My dyskutujemy na temat tego projektu. Dlaczego pytanie jest zrozumiałe do obywateli Lublina? Bo ja jestem w stanie wyjść przed ratusz, zapytać 10 osób wybranych osób z różnej grupy wiekowej i mogę się z panem przewodniczącym założyć, o co pan tylko chce, przede wszystkim, że 60% obywateli pod ratuszem nie zrozumie treści tego pytania. Zamknięcie dyskusji, to jeszcze pani ma głos i pan ma głos. Ja bym się chciała w takim razie zapytać, czy państwo radni tutaj obecni są za taką formą tego pytania? Tak. To wszystko się okaże w czasie głosowania. Ja bym chciała się dowiedzieć teraz, jak mówię. Nie, przypadek będziemy głosować za moment. Dobrze. Proszę bardzo, pan jeszcze tutaj ma pytanie. Pan Żywilik, Policzny Wojskowy. Mam pytanie do pana sekretarza, bo po konferencji prasowej przed 3 tygodniami, na której pan prezydent jako organ wykonawczy poinformował zebranych tu dziennikarzy o inicjatywie referendalnej, po tej konferencji zadałem pytanie, m.in. dotyczące opinii prawnej. Pan udzielał odpowiedzi, bo pan prezydent się powołał na opinię prawną. Pan się również, teraz pan się powołuje na opinię prawną. Więc w trybie artykułu 61 w sposób bezpośredni prosimy o przedstawienie tejże opinii. Nie przedstawił pan w imieniu prezydenta opinii prawnej do pierwotnego wniosku, czy też pierwotnej inicjatywy. W tej chwili pan się również powołuje na opinię prawną. Ja chciałbym tak na marginesie zapytać, a może państwo radni, mieliście opinię, zanim podpisaliście się pod wnioskiem o referendum, czy mieliście w tym zakresie opinię prawną? Jeszcze raz podkreślam. Ze względu na charakter górek czechowskich, strona społeczna nie odpuści tej sprawy, choćbyśmy nawet mieli skargę konstytucyjną formułować. To będzie zbędne, dlatego że miasto Lublin, inicjatorzy tej decyzji, tak pan prezydent, jak i radni, nie dysponują opinią prawną. Jeżeli dysponują taką opinią prawną, na którą powołuje się pan sekretarz miasta, to jeszcze raz w trybie artykułu 61 Konstytucji proszę pana o przedstawienie niezwłocznie stosownego dokumentu. Niezwłocznie, czyli może pan przewodniczący poprosić 5 minut, dajmy panu sekretarzowi miasta, bo to nie jest problem, żeby zejść i przynieść tę opinię. Jeżeli tej opinii nie ma, to jako obywatel miasta, który współutrzymuje takie posady jak pana, mam gorącą prośbę,
że pan nie nadużywał stanowiska i funkcji i nie pogodził się. Nie przewodniczący. Nie powoływał się na opinie, których nie ma. Jeszcze raz pana informuję. Wystąpiłem w trybie dostępu do informacji publicznej o szereg informacji. Jeżeli pan pozwoli mi dokończyć. Między innymi o opinię prawną i opinię socjologów. Tam były wymienione, pan prezydent wymienił chyba z 5-6 podmiotów. Państwo radni dostali ode mnie, jako odpytującego, odpowiedzi pana sekretarza. No może się państwo zapoznajcie z tymi odpowiedziami w kwestii i socjologów, jeżeli chodzi o pytanie, i prawników, jeżeli chodzi o treść pytania, i jakiś grup, tam było chyba z 7 podmiotów. Prawnik pytany uciekł z sali, więc panie sekretarzu, jeszcze raz proszę o przedłożenie stosownej opinii. Jeżeli pan używa takich słów, że prawnik uciekł z sali, no, uciekł to pan, no, proszę pana, odbieram panu głos. Proszę dać odpowiedź. Ja odbieram już panu głos. Przepraszam bardzo. Ja jeszcze chciałbym w tej chwili przegłosować wniosek formalny o zamknięcie dyskusji dyskutantów. Kto jest za? Ale jeszcze bym zapytał państwa, czy są za pozwoleniem jest udzielonych odpowiedzi, bo ja na razie głosujemy w tej chwili wniosek formalny. Kto jest za zamknięciem dyskusji? Wnioski formalne chciałbym zapytać, czy państwo jesteście usatysfakcjonowani. Nie, absolutnie nie. Proszę skonkretyzować pytania, aby mamy obowiązek państwa odpowiedzieć. Tutaj, proszę państwa, jest grupa osób, która podpisała się pod tym wnioskiem, pod tym projektem uchwały. To pani zadała pytanie, czy jest tutaj wśród tych osób ktoś z PiS-u. Ja panu odpowiadam, że nie widzę takiego nazwiska, nie mam, że nie. Chyba, że nie mam jakiegoś stanu wiedzy, żeby ktoś z tych osób należał do tej partii politycznej, ale to nie jest moja skromna osoba, więc chętnie udzielam odpowiedzi na wszystkie pytania z tego samego mnie, bo widzę, że część osób nie chce tutaj, albo nie może udzielić tych odpowiedzi. Więc ja biorę odpowiedzialność, szanowni państwo, za treść znajdującego się tutaj pytania, ponieważ się pod tym podpisałem. I nie dzielę państwu wszelkich informacji, jeżeli chodzi o moją osobę. Ja, proszę państwa, uważam, że referendum jest pewną formą plebiscytu i jest pewną konsultacją społeczną, bo ja swój wynik głosowania na temat potencjalnego zaadaptowania góry Czechowskich w nowy sposób bądź nie uzależnię od referendum. Niekoniecznie, czy będzie to wynik wiążący referendum, czy nie wiążący, bo być może frekwencja nie pozwoli na uznanie referendum za wiążące. Natomiast dla mnie głos społeczności Lublina jest najlepszy. Oczywiście jestem otwarty na uwagi co do tego pytania, bo być może ma pan rację. Ona nie jest najprostsza w swojej treści, ale ono wyczerpuje zagadnienie w mojej ocenie, ponieważ zdania poprzednie złożone tutaj dają wskazanie, że ten temat jest w mojej osobistej ocenie wyczerpany. Oczywiście najprostszą formułą jest zadanie prostego pytania. Ale proste pytanie spotkałoby się z zarzutami, z którymi ja się osobiście też spotykałem, że tu nie ma wyczerpanego tematu. Ono jest konsultowane, ale może nie w takim stopniu, w jakim spełniane by były państwo oczekiwania. No tyle mam do powiedzenia ogólnie. Zamieniam się w słów, jeśli państwo macie szczegółowe pytania. W tej chwili jest odpowiedź na pytanie pana Filipowicza. Proszę bardzo. Proszę państwa, nie znam, czy jest, nie wiem, czy jest została jakaś sporządzona opinia prawna w formie pisemnej, natomiast z punktu widzenia formalno-prawnego i statutu każdy projekt uchwały jest wstępnie oceniany przez radcę prawnego. I tak jak wspomniałem na samym początku, jeżeli jest to z inicjatywy organu wykonawczego, jest pewna formuła prawna i czynności techniczne, które muszą być wykonane w tym zakresie. Jeżeli to jest opinia, jeżeli to jest projekt uchwały grupy radnych, również grupa radnych ma pewne obowiązki w tym zakresie, żeby dany projekt był konsultowany od strony formalno-prawnej. Nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy, żeby takowe projekty, które nie są zgodne z prawem, były kierowane na posiedzenie rady. W związku z tym, bez względu na to, czy to jest projekt rady, czy to jest grupy radnych, czy to jest projekt organu wykonawczego. Natomiast pan Andrzej Filipowicz otrzymał odpowiedź, z tego co pamiętam, na zadawane pytania w trybie dostępu do informacji publicznej. I myślę, że ta odpowiedź może nie zawsze jest satysfakcjonująca, ale jest wyczerpująca i każdy z państwa, również radni Wysokiej Rady, mogą się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce odpowiedzi na wnioski
realizowane w dostępie do informacji publicznej. Czy jest opinia jakaś prawna w formie pisemnej sporządzona? Nie wiem. Na czas udzielania odpowiedzi takowej, z tego co pamiętam, nie było. Natomiast nie ma o wymogu i obowiązku wynikającego ze statutu, że każdy projekt uchwały najbardziej istotny, bo myślę, że każda uchwała jest istotna z punktu widzenia rozstrzygnięcia, które precyzuje w swojej treści, musi mieć opinię prawną i jeszcze mega specjalistyczną z punktu widzenia oceny prawnej. Dziękuję. Dobrze, w takim razie głosujemy w tej chwili o zamknięciu dyskusji, przejście do głosowania. Chciałbym zadać panu radnemu, poprosił o ale była lista. Nie to, że się domagam od pana. Ale tak, tak, było ustalone, że był wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Ale pan chce zadać pytanie. Nie, lista dyskutantów została zamknięta. A dlaczego nas czeka na to, że nas przewodniczący, przepraszam. Zwolniła się z pracy, żeby tutaj przyjść. Nie musieliśmy tu przychodzić. Państwo pracujecie, dostajecie z naszych podatków. Proszę pana, ale to jest pierwszy troszeczkę odbieram panu głos. Proszę państwa, głosujemy w tej 27. Komisja Rozwoju. Może tam będzie państwo, tam wszystkie wypowiedzi dalej mówić. Przystępujemy w tej chwili do głosowania. Kto jest za zamknięciem dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa jest za podjęciem rozpatrzenia projektu uchwały? 2, 4, 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 2.1. Czy są pytania odnośnie tego punktu? Nie ma. Głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 2, 4, 6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 2.2. Czy są pytania odnośnie tego punktu? Nie widzę. Głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 2, 4, 5, 6. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 3. Czy są pytania odnośnie tego punktu? Nie widzę. Głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 4. Kto się wstrzymał? Siedem głosów. Teraz mamy punkt 4. Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Czy są jakieś pytania, szanowni państwo radnych? Proszę bardzo. Chciałem zapytać tylko, czy Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zajmowała się tematem elektrowni, która działa na Bystrzycy, która zalewa mieszkańców ulicy Wapiennej, bo tam dalej ten problem jest. I pytanie, co się z tym tematem dzieje, czy ktoś może udzielić odpowiedzi, bo wiem, że zalewa tych mieszkańców. Ale momencie, panie radny, to są sprawy wniesione. My jesteśmy w tej chwili przy sprawozdaniu. Tak, tylko że to komisja działała w 18, ale tam też... Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o biegły, tak. Komisja nie zajmowała się tym zagadnieniem, zresztą nie było ani wniosku z punktu widzenia instytucji, bądź też osób, które ewentualnie były tym zainteresowane. Jeżeli jest taka potrzeba, będzie planowane w pierwszym kwartale bieżącego, jest planowane w pierwszym kwartale bieżącego roku takie posiedzenie komisji. I wtedy oczywiście tym problemem również komisja może i na pewno się zajmie. Są przedstawiciele z Rady Miasta Lublin. Jeżeli pan zgłasza taki wniosek, ja oczywiście go przyjmuję do wiadomości, ale tak jak mówię, w sprawozdaniu nie jest to zagadnienie ujęte z uwagi na to, że obejmuje rok 2018, gdzie nie było przedmiotem posiedzenia komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, tak więc razie proszę zapisać, że radni zapoznali się ze sprawozdaniem. Przechodzimy teraz do punktu 5. Czy są pytania ze strony państwa radnych co do tego punktu? Nie widzę, proszę dokonać zapisu. Teraz wchodzimy, mamy kolejną rzecz, która tam była, sprawa skweru Szewczenki. Kwestia jest tego rodzaju, że ja przyjrzałem te wszystkie tutaj materiały i jeżeli chodzi, tutaj nie było to opiniowane przez Rady Dzielnic. W takim razie chciałbym dać taki wniosek o przegłosowanie, żebyśmy skierowali tutaj zapytanie, że prezydent skierował zapytanie do Rady Dzielnic o opinię Rady Dzielnic. Rady Dzielnic, panie przewodniczący.
ja chciałbym pytanie. Proszę bardzo. Mogę? Tak. Panie przewodniczący, bo kompletnie nie wiem, o co chodzi. To jest w porządku dzisiejszego posiedzenia. Ale myśmy to prowadzili w to przecież. No to dlatego proszę mi przybliżyć, tam przyszedłem 3 minuty po czasie. Proszę bardzo, zwiększam. A może panie dyrektorze, proszę. A pytam dlatego, że również jestem członkiem zespołu do spraw rezygnictwa i chciałbym zapytać, o co chodzi. Rozumiem, że chodzi o skwer imienia Tarasa Szewczenki. Żeby co z nim zrobić? Jak go niedawno nazwaliśmy. Zmienić na jaką nazwę i przez kogo jest wniosek z tym mowa? Aha, czyli autorem wniosku jest poseł Jakub Kulecki. Dobrze. No tak, rozumiem. Dziękuję bardzo. W takim razie wstawiam wniosek o to, żeby dokumentacja była uzupełniona o generację. Kto jest za takim wnioskiem? Którym to projektem się komisja zajęła, więc to jest jakby związane trochę z tym. Czy rozumiem, że to jest odrzucona ta petycja tutaj przez komisję, dotycząca pytań referendalnych, konsultacji i dodania pytań. Myśmy jako radni zaznajomili się z tym, natomiast w wyniku głosowania ustaliliśmy projekt uchwały bez zmian. Okej, rozumiem, dziękuję. Natomiast proszę Państwa, chciałem zaznaczyć moment, panie radny. Nie ma możliwości w tej chwili, za momencie zamkniemy posiedzenie komisji. Proszę Państwa, za momencie będzie komisja rozwoju. I naprawdę tam będą osoby kompetentne w tej chwili w większej ilości, bo my żeśmy, tak jak powiedziałem Państwu, dostaliśmy w ostatniej chwili, ja nie wiedziałem, że to będzie na naszej komisji i dlatego po prostu nie zdążyliśmy pewnych osób, ale tutaj nie ma żadnego błędu w sztuce. Będzie teraz komisja rozwoju i będą Państwo mogli na spokojnie to wszystko. Ale to co jest dobrze, rozumiemy, bo tylko po prostu ja bym sobie nie życzyła, że Pan nas nazywa dyskutantami. Jesteśmy osobami i mieszkańcami zainteresowani w tej sprawie. Uważam, że powinien nas Pan czekać. To przepraszam bardzo. Jak szybko się